Audio Jungle. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Tym razem mamy model znowu Tamigi w skali 1 do 35. Jest to Sturm Geschütz 4, niemiecki czołg. Jego numery katalogowe to 35087. Pudełko jak zwykle, oczywiście solidnie wykonane, możemy nim rzucać, czego nie polecam. Oczywiście w zestawie dostajemy żołnierzyka, tutaj mamy jedną z wcześniejszych wersji, bo są ekrany do karpinu, żeby po prostu nie dostać ciętej riposty od przeciwnika. Model prezentuje się bardzo dobrze. Zresztą wykonany tak samo jak poprzedni, który prezentowałem, ale zajrzyjmy już do samego wnętrza. To tu widzimy, jakiś uwaga, Achtung, aha, niemiecki typo. Oczywiście narzędzia, jakie będą nam potrzebne, aby po prostu posklejać ten model. No to klej, nożyk modelarski, pęceta, klej cyjanoakrylowy. Nie polecam za bardzo cyjanoakrylowego, bo to przede wszystkim klej podobny do super glue i tak dalej, więc wiecie, później mocno klei, ale paluchy są strasznie poklejone. Nożyczki, wieltarka ręczna, cążki modelarskie i tak dalej, i tak dalej. Ogółem bzde. Interesuje nas to. Otrzymujemy dwie instrukcje. Alternatywa. Ci, co znają japoński albo chiński, mają w tym języku, ale ja nie znam, więc nie będę wam pokazywał. I to jest druga instrukcja, jest w języku angielskim. I przede wszystkim angielskim. Tak, zaraz zobaczymy. A nie, jeszcze niemiecki. Ale mamy opis tutaj w języku angielskim i niemieckim. Ale tutaj już mamy ten model. Oczywiście wypraski, jak to zwykle bywa. A mamy opisane A, B, C, D. Jak składamy, oczywiście jakaś porada. Mamy oczywiście instrukcja obsługi jest przejrzysta, klarowna, więc nie co mam wiele mówić. Widać tutaj, że ten model jest przystosowany, abyśmy mogli zamontować silniczek. Widać to na instrukcji, zwłaszcza na punkcie numer 3. Ale wam pokażę, gdzie to jest ta ramka. Co dokładnie, bo widzimy na przykład tutaj, że możemy coś zamontować, tu jakieś otworki i tak dalej. Ale nie każdy wie, o co chodzi. A ja zaraz już wam pokażę. Oczywiście złożenie, malowanie, detaliczność,
No tutaj mamy ekrany boczne, można je porozcinać tym ostrym nożykiem. Tam, tu są gąski, to zaraz powiem trochę o nich. Mamy tu malowanie, farby, trzeba jakie oraz produkty, jakie tam idą. Gwarantuje nam również. Czyli instrukcja obsługi mamy za sobą. Zacznijmy od banku. Tak, mówiłem tutaj jakieś otworki i tak dalej. Po tej stronie możemy się przyjrzeć, że możemy zamontować baterię, silniczek i tak dalej. Czyli ten model z automatu jest przystosowany do tego od nie RC, tylko taki bardziej dla dzieci. Ale ja nie będę tego składał dla dzieci, tylko dla siebie i ma być mi na półeczce, zapewne na jakiejś dioramie. Dlatego będzie statyczny. Ale jak najbardziej zamontowanie silnika jest możliwe. Nawet mamy odpowiednie mocowanie już na belkę poprzeczną, by te kołka mogły się kręcić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta wanna. Tutaj mamy górę. No, same to jest takie. No, na rozpiętość kciuka, środkowy palec. Jest to dość spory. Oczywiście detaliczność elementów. Otrzymujemy żołnierzyka. Tak jak wcześniej mówiłem, sprzęt. Czyli tutaj mamy MG42. Oraz jakieś nożyce i tak dalej, czyli całe wyposażenie dla tego czołgu z działem. Oczywiście nie wyobrażamy go sobie bez działu. Taka dziura byłaby, wiecie co. Tutaj mamy kolejne, czyli już te krany boczne z mocowaniami na to. Ponadto widzę, że tym razem otrzymujemy taką plastikową, już zwiniętą linkę. Może to być dobre, aczkolwiek ci, co chcą się trochę pobawić, więc mogą sobie też ją wybić i zakupić stalową, miedzianą, aluminiową linkę. Odpowiednio do tego modelu, czyli Sturmgeschütz 4, czyli SDK FZ163. Czyli popularny pan Stuk 4. Tak to się prezentuje. Idziemy do kolejnego. A są to gąsienice. One są gumowe. Jak widzicie, możemy je w każdą stronę wykręcać. Tak je sklejać na gorąco. Mamy tutaj takie. O, z tej strony mamy takie. Wypustki, to wkładamy w to, to przejdzie na wylot i gorącym śrubokręgiem, tak jak nam instrukcja radzi, trzeba dotknąć, aby je złączyć. Nie rwą się za często, są dobrze wykonane. Jedynie może być delikatny problem z malowaniem, bo to jest guma. No, wiem, że na rynku są dostępne chyba stalowe gąsienice, albo można zakupić sobie takie zwykłe plastikowe i można je sobie składać. Czyli można, ktoś chce, może wymienić. Kolejne opakowanie. Otrzymujemy już zestaw kółek, czyli całe oprzyrządowanie dolne, aby nasz pojazd mógł jeździć. Oraz tu jakieś haki, nie haki i w ogóle. Oczywiście otrzymujemy. Ja może to w taki sposób wezmę kalkę, wykomania z numerami oraz oznaczeniami typowymi na niemieckich czołgów. Jakieś takie czarne takie coś, to zapewne jest na koła, aby te tam kółka się kręciły. Czyli może być moda albo statyczny, albo ruchomy. Działo jest ruchome, czyli w zasadzie cały pojazd ma być ruchomy.
Tak instrukcja przewizuje. Znaczy się producent daje nam taki wariant. No, ale czy my z tego skorzystamy? Sami zdecyduję. Oczywiście tutaj w samym opakowaniu na dnie mamy wydrukowane coś. I to chyba byłoby na tym, gdzie przypominam. Jedno opakowanie z dwoma rękami i wanna, dwie gąski na dwa po jednej stronie, drugi oraz drugie opakowanie z dwoma rękami oraz w dwóch językach mamy instrukcję obsługi i oraz narzędzia i jakieś uwagi. I to się znajduje w tym modelu za jakąś cenę 60-70 zł. Tak to się prezentuje i zapraszam do kolejnego unboxingu.